Skąd się wzięliśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego świat wygląda tak, a nie inaczej? I jaka jest w ogóle natura naszej rzeczywistości? Takie i podobne pytania zadawali sobie ludzie od bardzo dawna, chyba nawet od zarania dziejów. Obserwowali różne zjawiska i zastanawiali się, jak to jest. Dlaczego świeci słońce? Dlaczego niebo jest niebieskie? Skąd się bierze taka piękna tęcza na niebie? Była to dla nich, przynajmniej dla niektórych, fascynująca zagadka, którą z czasem zaczęto rozwiązywać. Zaczęto rozwijać naukę zwaną obecnie fizyką. Na tego typu pytania właśnie fizyka odpowiada i jej rozwój pozwolił nam w pewnym sensie okiełznać naturę poprzez budowę na przykład różnych konstrukcji, mostów tam, wykorzystywać potencjał natury poprzez różne urządzenia od elektrowni wodnych po iPhony, a także poprzez tworzenie coraz lepszej aparatury, małej i wielkiej, badać nasz świat jeszcze rozleglej i dokładniej. Fizyka jest nie tylko potrzebna, ale i fascynująca. Ja sama jestem fizykiem, jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu i dlatego chciałabym Cię tutaj zachęcić i zmotywować do nauki tej dziedziny. Jest ona bardzo rozległa, obejmuje bardzo dużo różnych działów i zagadnień i pozwala zrozumieć, co się dzieje tutaj na Ziemi, w naszym najbliższym środowisku, a także w odległym kosmosie. Jeszcze jedną piękną rzeczą w fizyce jest to, że jest to nauka bardzo podstawowa, to znaczy, żeby ją rozwijać, korzystamy tak naprawdę z bardzo niewielu rzeczy. Korzystamy z własnego rozumu, z doświadczenia, no i z matematyki, ponieważ jak wiesz pewnie z nauki szkolnej, w fizyce występują różne wzory, trzeba je przekształcać, czasem coś obliczyć, to oczywiście jest matematyka. Także opierając się na tym, można sobie zbudować taką hierarchię różnych nauk. Jeśli powiedzmy mamy fizykę, to możemy powiedzieć, że wyrasta ona na fundamencie matematyki. Matematyka jest nauką taką absolutnie podstawową, to znaczy do rozwijania jej wystarczy własna głowa i kartka papieru i ołówek, długopis, prawda? Nic więcej nie trzeba. Natomiast do fizyki już musimy wykorzystać właśnie to, co wiemy i potrafimy z matematyki, tak jak nawet w najprostszym przypadku jakieś proste wzory czy obliczenia już tę matematykę wykorzystują. Fizyka, która obejmuje takie działy jak mechanika, czyli po prostu prawa ruchu ciał, a także elektromagnetyzm, termodynamika, w ogólności dotyczy po prostu ruchu i oddziaływań między różnego typu ciałami i cząsteczkami i w skali mikro i makroskopowej. I wobec tego można powiedzieć, że na jej fundamencie wyrasta kolejna nauka, jaką jest chemia. Tutaj już mamy bardziej szczegółowo atomy, cząsteczki, reakcje chemiczne. No i w pewnym sensie właśnie ta chemia zawiera w sobie fizykę, natomiast bez fizyki chemia by po prostu nie mogła zaistnieć. Byłaby tylko taką alchemią, taką zgaduj zgadula mieszaniem, pomieszajmy to z tym i zobaczmy, co się stanie. I w zasadzie tylko tyle. Natomiast na gruncie chemii, jeśli ograniczymy się do cząsteczek, powiedzmy organicznych, takich tworzących organizmy żywe, no to mamy biologię. Biologia z kolei na gruncie biologii wyrasta już taka nauka bezpośrednio służąca dobru człowieka, czyli medycyna, farmacja, czyli to, co już służy bezpośrednio poprawieniu naszej jakości życia. Również na tym poziomie, można powiedzieć w pewnym sensie osobna gałąź, również wyrastająca na gruncie fizyki, w ten sposób sobie to napiszmy, osobna gałąź, no to będzie technologia, prawda? Wszelkie technologie, czy to inżynieria lądowa, budowa mostów, dróg, czy komputery, urządzenia elektroniczne, to wszystko już bezpośrednio nam służy, natomiast wyrasta to również na wiedza o tym, jak to wszystko zbudować, wyrasta również na gruncie fizyki. Dlatego również fizyka jest taka piękna, że tylko jakby wyrasta jedynie na fundamencie matematyki, natomiast wszystko inne z takich nauk o przyrodzie, czy czerpiących właśnie z przyrody, już wyrasta na gruncie fizyki. No i powiedzieliśmy sobie trochę o roli fizyki w naszym świecie, ale powiedzmy też coś trochę o samych fizykach. Ja jestem fizykiem, ale nie będziemy mówić o mnie. Powiedzmy o fizykach, którzy wnieśli swój nieoceniony wkład właśnie w rozwój naszej dziedziny. Tutaj wymieniłam tylko trzech: Isaaca Newtona, Maxa Plancka i Alberta Einsteina. Oczywiście wielkich fizyków, którzy wnieśli bardzo dużo, było dużo więcej. Ja tylko wybrałam takie sztandarowe postacie, o których chciałabym Ci opowiedzieć. Więc tak, Isaac Newton, to jest XVII-XVIII wiek. On w zasadzie zajmował się, to były takie czasy, że było wiadomo na tyle mało, że jeden mądry człowiek mógł rozwijać w zasadzie całą fizykę i wszystko, co było niej wiadomo. I on faktycznie to robił. Rozwinął mechanikę. Będziesz się uczyć niedługo, być może już znasz ze szkoły zasady dynamiki Newtona, pierwszą, drugą, trzecią, prawo powszechnego ciążenia. To wszystko oczywiście jest absolutna podstawa. Bez tego w ogóle cała reszta fizyki by nie mogła zaistnieć. Oprócz tego rozwinął, był jednym z głównych twórców rachunku różniczkowego. To jest taki
dział matematyki, który jest absolutnie podstawowy zarówno dla matematyki, jak i dla fizyki. A ponadto jeszcze powiązał ze sobą, ponieważ znał w zasadzie całą fizykę, jaka była do jego czasów odkryta, to mając przenikliwy umysł, był w stanie powiązać ze sobą wiele znanych faktów w ogólniejsze prawa. I tak naprawdę, oprócz mechaniki, zajmował się również optyką, to tak na marginesie. Ale bardzo dużo z tej fizyki, której uczysz się i będziesz się uczyć w szkole, to jest coś, co Newton znał, rozwijał i dołożył swoją cegiełkę do rozwoju tych dziedzin. W zasadzie stworzył podstawy tak zwanej fizyki klasycznej, która była znana i obowiązująca aż powiedzmy do przełomu wieku XIX i XX, kiedy to ludzie byli na takim etapie, że sądzili, że w zasadzie to już wszystko wiadomo, że jeszcze niewiele brakuje, na niebieskim niebie fizyki są dosłownie dwie czy trzy chmurki symbolizujące takie eksperymenty, których wyniki były niezrozumiałe, których nie wiadomo było jak zinterpretować, które wydawały się sprzeczne z obowiązującymi, ze znanymi prawami. No i właśnie na przełomie wieków XIX i XX z tych nielicznych małych chmurek, z tych drobiazgów wybuchły dwie rewolucje. Pierwsza to była rewolucja kwantowa. Rewolucja kwantowa, której jednym z głównych twórców był Max Planck, i rewolucja relatywistyczna, której głównym tak naprawdę twórcą był Albert Einstein. Czego dotyczyły te rewolucje? No więc dotyczyły one rejonów, które nam są gorzej znane, które nam są nieznane z życia codziennego. Są to rejony mikroświata, bardzo małych cząsteczek mikroskopowych, atomów, elektronów i rejon bardzo wysokich prędkości, bliskich prędkości światła. Rewolucja kwantowa dotyczyła właśnie mikroświata. Okazało się, to było zupełnie nieintuicyjne i niektórym bardzo trudno było się z tym pogodzić. Między innymi Einstein nie potrafił się pogodzić z tym, że w mikroświecie obowiązują zupełnie inne reguły niż w naszym świecie tutaj makroskopowym, że nie możemy w sposób taki deterministyczny przewidzieć, tak jak przewidujemy, że na przykład piłka rzucona w taki sposób poleci na przykład torem parabolicznym. Tak? Nie możemy w sposób deterministyczny przewidzieć, w jaki sposób będzie się poruszać na przykład cząsteczka, nie wiem, elektron, powiedzmy, możemy tylko wyznaczyć prawdopodobieństwa znalezienia go w różnych miejscach. To tak w ogromnym skrócie, czego dotyczyła rewolucja kwantowa. Natomiast rewolucja relatywistyczna Einsteina, czyli szczególna i ogólna teoria względności, opierała się na tym, że istnieje w przyrodzie fundamentalnie nieprzekraczalna prędkość światła, a także, że wszystko jest względne i z każdego, i obserwując świat, czy z perspektywy nieruchomej, czy poruszając się ze stałą prędkością, będziemy obserwować dokładnie to samo. I z tych właśnie postulatów Einsteina, takich dotyczących właśnie tej prędkości światła, otrzymano bardzo wiele takich sprzecznych z intuicją wniosków, takich jak to, że jeśli poruszamy się bardzo szybko, to odczuwamy wolniejszy upływ czasu i tym podobne. I nie będę się w to zagłębiać, jest to fascynujące. Bardzo Cię zachęcam do uczenia się, do studiowania fizyki i zgłębiania tych tematów razem ze mną albo samodzielnie. No i oczywiście reperkusje tych dwóch rewolucji, rewolucji kwantowej i relatywistycznej, odczuwamy do dzisiaj. Gdybyśmy tych rewolucji nie mieli, to byśmy nie mieli ani naszych komputerów, ani telefonów komórkowych, ani GPS-ów. No mnóstwa rzeczy byśmy nie mieli. Oczywiście bylibyśmy znacznie ubożsi o tą fascynującą wiedzę, którą nam dali właśnie ci fizycy, i nie tylko oni, ponieważ tak jak mówiłam, nie tylko oni to rozwijali, natomiast to są takie jaskrawe postacie, o których chciałam powiedzieć. I jeszcze na sam koniec, tak żeby Cię tutaj jeszcze trochę zachęcić do takiego zanurzenia się właśnie w tą fizykę, żeby dać Ci choć taką iskierkę fascynacji i zainteresowania tym tematem, chciałam Ci przytoczyć jeszcze kilka cytatów właśnie tych fizyków, których tutaj sobie przedstawiliśmy. Mianowicie pierwsze dwa wygłosił Isaac Newton, czyli bardzo wczesny rozwój, etap rozwoju fizyki. On tak naprawdę kładł podstawy tego, co wiemy dzisiaj. I co on powiedział? Powiedział tak: natura kocha prostotę i natura nie jest głupia. Co nam to mówi? No więc prawa fizyczne ogólnie najczęściej wyrażają się, no być może to jest jakaś zaawansowana matematyka, ale tak jakby spojrzeć na sam zapis, to są to proste, zwięzłe wzory, krótkie stwierdzenia, jasne postulaty. Natomiast jeśli coś jest zawiłe, skomplikowane, wymagające rozdrobnienia na różne przypadki, no to nie wzbudza zaufania fizyków. Nie wzbudzało go w XVII wieku i nie wzbudza go obecnie, kiedy fizycy zastanawiają się nad jakimś nowym problemem. Również tam, gdzie nie ma prostoty, tam, gdzie jest jakaś taka zawiłość, komplikacja i brak właśnie prostoty, elegancji, to spodziewamy się, że coś jest niedobrze, coś jest źle, gdzieś popełniliśmy błąd. I to również warto pamiętać przy rozwiązaniu zadań, że jeśli wzór nam się paskudzi, piętrzy, to znaczy, że gdzieś coś chyba jest troszeczkę nie tak i warto się zastanowić jeszcze raz, co zrobiliśmy. Kolejny cytat świadczy o przeogromnej takiej, no powiedziałabym,
pokorze tego wielkiego naukowca, jakim był Isaac Newton. Mianowicie powiedział, to co wiemy jest kroplą, a to czego nie wiemy jest oceanem, czyli on sobie zdawał sprawę, że on tak naprawdę odkrył tylko czubek góry lodowej, że wiedzy do odkrycia i faktów do zrozumienia jest jeszcze mnóstwo i że to czeka już kolejne pokolenia. No między innymi mnie i być może ciebie, jeśli tylko fizyka cię wciągnie i zainteresuje. To są dwa cytaty, oczywiście wielki umysł Isaaca Newtona pozwolił mu powiedzieć jeszcze wiele innych mądrych rzeczy, warto się zainteresować, ponieważ bardzo to otwiera oczy, rozszerza horyzonty, także warto poczytać inne cytaty Isaaca Newtona, których można znaleźć mnóstwo w internecie. Natomiast przejdźmy dalej, co powiedział nam Max Planck, twórca rewolucji kwantowej. Otóż on powiedział, kiedy zmienia się twój sposób patrzenia na rzeczy, to na co patrzysz, zmienia się. Tak? Czyli w tym przypadku, w przypadku rewolucji kwantowej, kompletna zmiana naszego paradygmatu, naszego rozumienia tego, jak działa natura w mikroświecie, sprawiła, że w naszych oczach no, ten mikroświat zupełnie się zmienił, stał się zupełnie czymś innym, niż sobie wyobrażaliśmy. No ale jest to prawda dotycząca no, nie tylko fizyki i świata naturalnego, ale świata w ogóle. No i ostatni cytat, Albert Einstein wygłosił mnóstwo takich wartych zapamiętania cytatów, natomiast to, co ja chciałam Ci przedstawić, co mam nadzieję Cię zachęci tutaj do wspólnej nauki właśnie fizyki, a także innych dziedzin. No wiecie, co powiedział? Powiedział, najpiękniejszym, czego możemy doświadczyć, jest zagadka. To fundamentalne odczucie jest kolebką prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Czyli tak naprawdę, kiedy czegoś nie wiemy, kiedy nad czymś się głowimy, to nie powinna być jakaś przykra sytuacja, którą nam narzuciła, powiedzmy, nie wiem, szkoła. Tylko warto w sobie znaleźć taką iskierkę własnego zainteresowania i ciekawości i poszukiwania odpowiedzi na to, co nas nurtuje. To by było wszystko. Mam nadzieję, że ten wstęp Cię zachęcił i zaciekawił i bardzo Cię zapraszam do studiowania różnych ciekawych, fascynujących działów fizyki. Do usłyszenia.